Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat troszkę wyborów prezydenckich w USA. W zasadzie to jeszcze nie wiadomo, który z kandydatów wygra, czy ten Joe Biden, czy Donald Trump. Natomiast chciałem się z Wami podzielić moimi przemyśleniami na temat tego, co się działo w ciągu ostatnich kilku lat. W czasach antycznych było coś takiego jak taka Republika Rzymska i to tak naprawdę w trakcie trwania tego okresu, tego Republiki, prawo rzymskie przeżywało swój największy rozkwit. A tak samo obywatele rzymscy cieszyli się tak naprawdę największą swobodą praw. Wiecie, jedną z takich kwestii, na którą się zawsze zastanawiałem, to było, jak to się stało, że Rzym upadł. Republika Rzymska, Imperium Rzymskie, struktury, które przetrwały przez setki lat, udało mu się podporządkować prawie cały świat, znany ówcześnie świat. W zasadzie było to najpotężniejsze imperium antycznego świata, starożytnego świata, z którego zdobyczy do dzisiaj, zwłaszcza w kwestiach prawa, no to czerpiemy do dzisiaj. Tak naprawdę to nasze prawo kontynentalne, prawo europejskie, no to wszystko bazuje na bazie prawa rzymskiego. A jednak mimo wszystko Rzym upadł. Nauczyciel historii pewnie by powiedział, że upadł pod naporem barbarzyńców z powodu ciągłych inwazji. Natomiast prawda jest taka, że Rzym upadł od środka. A to wszystko zaczęło się wtedy, kiedy Cezar przekroczył Rubikon. Wtedy było to jasne, że rządy prawa rzymskiego, rządy prawa już tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. No i tak naprawdę to był początek końca Rzymu. Prawo jest dosyć ważne. Natomiast ostatnie lata tak naprawdę wskazały, że prezydent Trump tak naprawdę go nie obchodzi prawo. Nie ma pojęcia na temat prawa i tak naprawdę regularnie je łamie. Za każdym razem, gdy stoi on na przeszkodzie dla osiągnięcia jego celów. Dla prezydenta Trumpa prawo jest jedynie środkiem do osiągnięcia jego osobistych celów. Prawnicy amerykańscy wskazują, że tak naprawdę prezydent Trump to jest zwykły przestępca. A lista jego przewinień jest tak długa, że ciężko ją zapamiętać w całości. Na temat tych wszystkich przewinień, które przez te lata wykonał. No ale to przykładowe generalnie wyliczenia przestępstw, które popełnił. Prezydent Trump jest jednym z głównych podejrzanych w sprawie spisku, do którego w udziału już przyznał się jeden z jego współpracowników, Michael Cohen. Które dotyczyły nielegalnych łapówek, które Trump przekazywał gwiazdom porno w zamian za ich milczenie. Udowodniono została co najmniej jedna łapówka w wysokości 130 tysięcy dolarów dla jednej z takich gwiazd porno. Michael Cohen był jednym z byłych prawników Trumpa i został uznany winnym 8 zarzutom karnym. 5 zarzutów dotyczących unikania opodatkowania, zarzutu składania fałszywego oświadczenia instytucji finansowej. Przyczynił się także do nielegalnego finansowania Trumpa przez jedną z korporacji amerykańskich, a także zarzutu nielegalnego finansowania kampanii mającej na celu wpłynięcie na wybory prezydenckie na polecenie prezydenta Trumpa. Trzeba wskazać, że Michael Cohen został skazany na karę pozbawienia wolności i siedział w więzieniu w związku z tymi zarzutami. Czynami, które popełni na polecenie prezydenta Trumpa. Oczywiście prezydent Trump nie poszedł do więzienia, nadal pozostał na urzędzie jako urzędujący prezydent, co nie czyni go w żaden sposób mniej winnym. Ponadto, jak już pozostał na tym swoim urzędzie, próbował wykorzystać ponad 400 milionów dolarów z kieszeni amerykańskich podatników, które miały być przeznaczone na budżet obronny Ukrainy, ale pod warunkiem, że premier Ukrainy pomoże mu w sfabrykowaniu zarzutów dotyczących jego kontrkandydata Joe Bidena. Natomiast jak ten skandal został ujawniony, prezydent Trump ukarał tych kontrolerów, tych urzędników, którzy ujawnili ten skandal, poprzez wyrzucenie ich z pracy. Generalnie prawnicy amerykańscy widzą bardzo dużo podobieństw między aferą Watergate, która doprowadziła do usunięcia prezydenta Nixona, urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także nie możemy zapomnieć, że wobec prezydenta Trumpa została wszczęta procedura impeachmentu, która również przeszła przez kongres. Nie został jednak usunięty, co nie znaczy, że jego działanie nie było w żaden sposób nielegalne, nie było w żaden sposób przestępcze, czy nie sługiwał na ten impeachment. Nie został usunięty tylko dlatego, jak już mamy w Polsce, że niektórzy politycy uznali, że jednak powinien stać sobie na urzędzie, bo również mają w dupie rządy prawa. Ponadto do przewinień prezydenta Trumpa należy również zwolnienie dyrektora FBI tylko dlatego, że dyrektor FBI Comey badał powiązanie prezydenta Trumpa z Rosją. A następnie zostało ujawnione w
rozmowach z Rosjanami. Prezydent Trump nawet sam stwierdził, że miał akurat dosyć duże naciski w związku z jego powiązaniami z Rosją, ale tym się zajął, bo zwolnił dyrektora FBI i już nie ma żadnych nacisków z tej strony. Do czego nawet przyznał się w amerykańskiej telewizji. Ponadto, jak wskazuje także tak zwany raport Mullera na temat wpływu Rosji na wybory prezydenckie w Stanach w 2016 roku, wszczęto dosyć rozległe działania tylko po to, żeby zatuszować całą sprawę. Na co wskazują prawnicy amerykańscy, ten raport Mullera jest jeszcze większym skandalem, jest jeszcze większym nadużyciem prawa ze strony prezydenta Trumpa niż to, co było opisane w słynnej aferze Watergate, która doprowadziła do usunięcia Nixona z urzędu. Plus, na co również się zwraca uwagę, że ze względu na powiązania prezydenta Trumpa z biznesem i jego własnymi przedsiębiorstwami, ma dużo więcej sytuacji konfliktu interesów niż jakikolwiek inny prezydent Stanów Zjednoczonych w historii. Co nie przeszkadza mu, żeby takie kwestie rozpatrywać i wydawać decyzje zgodnie z jego prywatnymi interesami. Wskazuje się, że mimo tego, że prezydent Trump pełni urząd tego prezydenta, to nadal nie zrezygnował w żaden sposób z biznesu. Ujawniono, że z budżetu armii Stanów Zjednoczonych wyparował ponad 200 tysięcy dolarów na cele związane z funkcjonowaniem klubu golfowego w Szkocji, który należy przypadkiem do prezydenta Trumpa. Tak zwany Trumberry Golf Resort. Ponadto każdy teraz z polityków, którzy odwiedzają Trumpa, lubią się przechwalać tym, że zatrzymują się w jego hotelu. Trump DC Hotel. Ujawniono także, że w wielu krajach prezydent ma nieujawnione rachunki bankowe, co może mieć na celu ukrycie łapówkarstwa w innych krajach. Taki rachunek miał m.in. w Chinach i ujawniono, że zapłacił Chińczykom ponad 200 tysięcy dolarów w samych tylko podatków w związku z osiągniętym dochodem w Chinach. Prezydent Trump także wpływał na prokuratora generalnego, aby podjął interwencję w sprawach, w których oskarżoni bądź stawiane zarzuty były współpracownikom Trumpa. Prezydent Trump również jest podejrzewany o unikanie płacenia podatków, a także często korzystał z prawa łaski wobec swoich współpracowników. Brzmi znajomo? Co tak naprawdę jest tylko jedynie szczytem góry lodowej, bo dotyczy to spraw, które zostały ujawnione i nagłośnione w jakiś sposób przez tak zwane whistleblowers, czyli tych sygnalistów, którzy ujawniają takie skandale. Natomiast skutecznie Trump uniemożliwia ujawnienie kolejnych tych skandalów, ponieważ po prostu zwalnia z administracji rządowej tych kontrolerów, którzy ośmielą się badać jego prywatne powiązania z biznesem czy nadużywanie władzy w poszczególnych instytucjach. Ponadto, co również wypominają prawnicy amerykańscy, Trump sam przyznał się do zmuszania kobiet do określonych czynności seksualnych, zanim został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Za to w Polsce też by siedział. I nawet jeśli prezydent Trump ma wielu zwolenników, bo zgadzają się co do jego politycznych poglądów, haseł, które głosi politycznie, to jednak od polityki są troszkę ważniejsze rzeczy, jak chociażby przestrzeganie i rządy prawa. Z czym jest taki problem, że jeżeli tylko się przekroczy tą granicę, ten Rubikon, to już nigdy nie ma powrotu. No i proszę Państwa, pozostawiam do przemyślenia to, czy widzą Państwo jakieś podobieństwa na temat polityki w Stanach, a tego, co się dzieje aktualnie w Polsce. No i tyle w tym odcinku na ten temat. Pozdrawiam.